Kolejne umowy na dotacje dla kreatywnych wsi podpisane. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remonty i doposażenie świetlic, instalacje fotowoltaiczne, miejsca rekreacji czy stroje ludowe. Na rynku 11 listopada w Choroszczy wicemarszałkowie Marek Olbryś i Sebastian Łukaszewicz podpisali z przedstawicielami samorządów umowy na ponad 400 tysięcy złotych w ramach programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego Kreatywna Wieś. Ten program jest niezmiernie ważny i bardzo Wam serdecznie dziękuję, ale też składam na Wasze ręce podziękowania dla lokalnych społeczności, które bardzo często inicjują naprawdę świetne inicjatywy, potrzebne inicjatywy, które są takim motorem napędowym lokalnych społeczności w Waszych małych ojczyznach. Pieniądze z programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego ubogacają infrastrukturę całego naszego województwa. Oprócz tych tak zwanych może miękkich projektów, te pieniądze również ubogacają infrastrukturę, bo jako człowiek, który odpowiada w województwie za infrastrukturę, widzę, że w tych wnioskach również jest taka strona wizualna, upiększająca wizytówkę państwa gmin i za to też serdecznie dziękuję, że nie dość te twarde ulice, drogi, kanalizacje i inne bardzo ważne rzeczy w gminach, to właśnie ten piękny efekt jest też bardzo pożądany i za to Wam serdecznie dziękuję. To już piąta edycja programu. W ramach podstawowego budżetu dofinansowano 27 projektów na łączną kwotę niemal 600 tysięcy złotych. Decyzją zarządu województwa podlaskiego zwiększono środki o przeszło 400 tysięcy złotych, tak aby kolejne 23 gminy mogły otrzymać dotacje. W tym roku kreatywne samorządy z regionu otrzymały przeszło 1 000 000 złotych na realizację 50 inicjatyw. Wszystkie przedsięwzięcia mają być gotowe do końca października bieżącego roku. I tak w Kościuszka w gminie Choroszcz powstanie nowoczesne boisko do gry w koszykówkę. Dzięki temu mieszkańcy zyskają nowe miejsce spotkań zachęcające do aktywnego spędzania wolnego czasu. Wartość tej inwestycji to 50 tysięcy złotych, dotacja 25 tysięcy złotych. Nasze małe ojczyzny, małe wioseczki, małe wsie też mają szansę na swój rozwój. Akurat udało nam się uzyskać dofinansowanie i pozyskać te pieniądze, z czego bardzo się cieszę i dziękuję tutaj całemu zarządowi. Myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa, ponieważ te najmniejsze społeczności bardzo tego potrzebują, bo jeśli wiedzą, że coś można pozyskać, że można otrzymać jakieś finanse, to wtedy skupiają się, wymyślają fajny pomysł i za pośrednictwem, prawda, chociażby mnie, mogę przekazać go dalej, a jeśli nawet ich pomysł uzyskał dofinansowanie, to tym bardziej wierzą w to, że warto się spotykać, warto tworzyć, warto być wspólnotą. Niemal 17 tysięcy złotych trafiło do gminy Rudki. Za te pieniądze zakupiony został m.in. sprzęt sportowy. Rower treningowy, rower magnetyczny, rower rehabilitacyjny oraz wioślarz magnetyczny. Złożyliśmy po raz kolejny wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony i na pewno ucieszą się z tego mieszkańcy. Będzie to doposażenie naszego gminnego ośrodka kultury i biblioteki, w sprzęt, z którego korzystają i seniorzy, i młodzi, i w sile wieku ludzie. Będzie to dofinansowanie do naszej siłowni, z której naprawdę po COVID-zie korzysta bardzo, bardzo wiele osób. Głównym celem programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, aktywizacja społeczności lokalnych oraz upowszechnianie i promocja koncepcji Smart Village w przestrzeni wiejskiej. Święto Policji, obchodzone corocznie 24 lipca, nawiązuje do ustawy o Policji Państwowej uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 roku. 103 lata temu swoją działalność rozpoczęła formacja, która na przestrzeni minionych lat, stojąc na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapisała wiele chlubnych kart naszej historii. Dzisiejsza Policja z dumą kontynuuje tę tradycję. W tym roku miejskie obchody święta odbyły się w Hali Kultury w Łomży. Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek nadkomisarza Przemysława Ciulkina, złożony na ręce komendanta miejskiego policji w Łomży inspektora Krzysztofa Woźniewskiego. Panie inspektorze, dowódca uczestności nadkomisarz Ciulkin melduje gotowość do uroczystej zbiórki z okazji 103. rocznicy powstania Policji Państwowej. Święto Policji w Łomży rozpoczęło się od mszy świętej w małym kościółku przy seminarium sprawowanej przez biskupa pomocniczego diecezji łomżyńskiej Tadeusza Bronakowskiego. Kochani, raz jeszcze z całego serca dziękuję. Dziękuję za tę przepiękną, gorliwą, odważną służbę,
którą wykonujecie każdego dnia, służąc nam wszystkim. Dziękuję w imieniu Kościoła Łączyńskiego, bo wiele akcji duszpasterskich wymaga również ochrony, opieki, zabezpieczenia policjantów. Za to dzisiaj przy tej okazji raz jeszcze z całego serca dziękuję. Niech wam wszystkim, kochani, Bóg Wszechmogący obficie błogosławi. Szczęść Boże. Historia policji jest nierozerwalnie związana z losami naszej ojczyzny. Celem policji była i jest służba społeczeństwu, ochrona ludzi oraz utrzymanie porządku publicznego. A to niewątpliwie stanowi fundament stabilnego państwa. Miniony rok nie należał do najłatwiejszych. Był to rok bardzo ciekawy, a zarazem bardzo dużo wyzwań mieliśmy. Czas końca pandemii, czas migracji obywateli Ukrainy spowodował to, że mieliśmy bardzo dużo zadań. Jednak jestem przekonany, że łomżyńscy policjanci, jak gdyby polska policja, poradziła sobie z tym problemem znakomicie. Jeśli chodzi o samą granicę, to moi policjanci spektakularnych osiągnięć nie mieli. Natomiast na naszym podwórku, na łomżyńskim podwórku, mogliśmy w mediach niejednokrotnie usłyszeć o uratowanym życiu, czy o, co dla nas najważniejsze, o pomocy drugiej osobie. Ponieważ jest to kolejna komenda, którą dowodzę, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to są moi najlepsi policjanci. Wstępując do służby, ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony konstytucją porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Służba w policji wymaga wielu poświęceń, niejednokrotnie tych największych. To trudny zawód, ale to także szlachetna misja, naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. To ciężka służba dla wyjątkowych ludzi, którzy w codziennym życiu przestrzegają zasad moralnych i cieszą się nieposzlakowaną opinią. Łomżyńską policję tworzy 228 mundurowych, w tym 50 funkcjonariuszek. W dniu dzisiejszym zostałam awansowana na starszego posterunkowego. Służę w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, w służbie kryminalnej Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Ogólnie prowadzę postępowania sprawdzające dochodzenia, śledztwa pod nadzorem prokuratury. Zawsze mnie ciągnął tych służb mundurowych, tak, i tam gdzieś z tyłu głowy miałam, że no jednak ta policja to dobry pomysł. W dniu dzisiejszym awansowałem na starszego posterunkowego, także jestem dumny z tego. Myślę, rodzina również. No cóż, jestem tu już praktycznie jako policjant niecałe 2 lata. Od zawsze chciałem służyć w służbach mundurowych, także no zawsze o tym marzyłem. Również też i siostra mnie przekonała do tego, bo również jest w służbach, także u nas to rodzinne. Jestem mega, mega szczęśliwa i mega zadowolona tak z tego mojego wyboru. I no jak najbardziej tak. Polecam jak najbardziej wstąpienie do służby, do policji. Same profity, można powiedzieć. Nie będę oszukiwał, fajne są zarobki, tak. Praca czasami jest ciężka, czasami jest lekka. Ale z całym szacunkiem i bym polecił. Policja to także niemundurowi pracownicy. Łomżyńską komendę wspiera 66 pracowników cywilnych. Podczas Łomżyńskiego Święta Policji wyróżnionych zostało 5 z nich. Jest mi niezmiernie miło, tak, że moja praca została doceniona w jakiś sposób, mniejszy czy większy, ale w tym przypadku akurat w tym większym zakresie doceniona. No naprawdę jest mi bardzo miło. W sumie jak zacząłem, to taki przypadek troszeczkę. Nie, no szukałem pracy, tak. Akurat dowiedziałem się, że jest miejsce w policji. No cóż, tak wybrałem i tak zostało. W uroczystościach w Łomży udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, burmistrzowie i wójtowie gmin Ziemi Łomżyńskiej, prokurator okręgowy, jego zastępca, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, urząd marszałkowski reprezentował Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. Przy tak ogromnej pracy, która policja robi na rzecz naszego społeczeństwa, to przede wszystkim wyrazy uznania, szacunku i podziękowań. Natomiast to wszystko wiąże się z tym, że policja garnizonu podlaskiego dobrze wykonuje swój mandat. Są pochwały z Komendy Głównej poprzez pana generała, komendanta głównego policji, który przekazuje takie informacje, że garnizon podlaski pięknie wykonał swoją robotę. To są pandemia, to jest granica, to jest wojna na Ukrainie i naprawdę my jesteśmy tutaj na pierwszej linii frontu i te podziękowania, które wyrażał pan generał, ma uznanie i również my jako województwo do tego się przychylamy, bo policja ponosi duży ciężar
ciężar tego bezpieczeństwa, które jest zagrożone przez wschodnią granicę i nadal to jest. Jak zapewniał komendant miejski policji w Łomży, mieszkańcy Łomży i ziemi łomżyńskiej mogą czuć się bezpiecznie. Mieszkańcy ziemi łomżyńskiej mogą się dzisiaj czuć bezpiecznie, dlatego że policja łomżyńska, to co dzisiaj też przedstawiał marszałek Marek Olbryś, cieszy się dużym zaufaniem nie tylko wśród mieszkańców, ale również wśród kierownictwa wojewódzkiego i krajowego, jeśli chodzi o policję. Dwa ostatnie wydarzenia w ostatnim okresie, jakie miały miejsce, czyli walka z COVID-em i granica w województwie podlaskim, pokazywała, jak bardzo profesjonalnie, jak bardzo duże zaangażowanie było policjantów z garnizonu łomżyńskiego. Cieszymy się, że jako sejmik województwa podlaskiego uczestniczymy w tych dobrych chwilach, ale też i w tych trudnych chwilach, trzeba powiedzieć, dlatego że jako Urząd Marszałkowski też nam zależy, żeby podnosić standardy i jakość pracy policji. To ma swoje wymierne efekty, dlatego że zarówno i Komenda Miejska Policji w Łomży, ale również i w Zambrowie i w Kolnie ostatnio pozyskała środki, ale też im został przekazany sprzęt w postaci aut, które mają strzec bezpieczeństwa na naszych drogach. Nie jest to nasze ostatnie słowo. Cieszymy się, że policja współpracuje razem z nami. Mam nadzieję, że te ich działania, które są na bieżąco wykonywane, będą dalej widziane przez inne samorządy po to, żeby wspomagać ich w codziennej pracy. Nie zabrakło słów podziękowania za efektywną pracę każdego policjanta, za służbę pełnioną na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom ziemi łomżyńskiej. 55 policjantów odebrało awanse. Akty mianowania wręczał komendant miejski policji w Łomży i jego pierwszy zastępca, młodszy inspektor Marcin Rymerski. Mieszkańcy gminy Rudki oraz okolicznych miejscowości świętowali Dzień Rodziny w ramach trwających przez cały weekend Dni Rutek. Piknik odbył się na boisku szkoły. Mnóstwo atrakcji czekało w niedzielę 24 lipca na uczestników festynu. Wiele, wiele atrakcji, kilka takich świetnych punktów jak walki MMA, jak pokazy z grupy rekonstrukcyjnej Twierdzy Bojen. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego i poseł Kazimierz Gwiazdowski. Marek Olbryś wręczył wójtowi Dariuszowi Modzelewskiemu symboliczny czek na kwotę 850 tysięcy złotych. To dotacja z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów utworzonego w tej kadencji samorządu województwa. Rutki wykorzystają pieniądze na dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do pól w kompleksie łąk po byłym PGR Bagno Wizna. Wicemarszałek podkreślił też, że ważne jest wspieranie integracji społecznej. Rodzina, można powiedzieć szeroko rozumiana rodzina, działanie rodziny w miejscu zamieszkania jest programem rządu polskiego, ale też programem województwa podlaskiego. Przeznaczamy dużo środków finansowych na wspieranie rodzin. Poseł Kazimierz Gwiazdowski także niedawno przekazywał gminie Rutki czeki z rządowych programów adresowanych do samorządów, gdzie trzeba zadbać m.in. o miejscowości i tereny popegeerowskie. Gmina Rutki z tych programów korzysta i dlatego z tą gminą współpracujemy bardzo, bardzo blisko i zarząd województwa i nasz rząd, jak również posłowie, bo chcemy, żeby właśnie te małe samorządy się również rozwijały, żeby tutaj powstawały inwestycje, które będą dobrze służyć właśnie dla społeczności lokalnej, ale również dla rodziny. Swój debiut tego dnia miały panie z koła gospodyń wiejskich w Rutkach. Wolne kwiaty, bo tak nazywa się koło, ze szczególnym przejęciem wystąpiły na festynie, ponieważ obowiązki rejestracyjne sfinalizowały zaledwie kilka dni wcześniej. Jesteśmy bardzo dużym kołem. Zapisało się 79 członkin i członków. Mamy też mężczyzn w swoim kole. To ewenement. W zarządzie nawet mamy jednego faceta. No i to myślę, że to dobrze wróży ten dzisiejszy debiut, że chyba nadajemy się do tego, żeby mieć koło. Sobotnie popołudnie plac targowy w Radziłowie zamienił swoje stoiska handlowe na kulinarne. Wszystko za sprawą kolejnej odsłony Bitwy Regionów. Tym razem 11 kół gospodyń wiejskich z powiatu grajewskiego i augustowskiego walczyły o wejście do finału wojewódzkiego. To jest już 10. piknik z produktem polskim, na którym właśnie przeprowadzamy konkurs kulinarny Bitwa Regionów i to jest przypadło akurat ten 10. piknik w powiecie grajewskim. Nie? Było kolorowo, muzycznie, ale przede wszystkim smacznie. Wśród konkursowych potraw próbować można było na przykład faszerowanej giczy wieprzowej, aksamitnej zupy krem z białych warzyw, pieczonej kaczki albo lokalnego specjału nutelki chłopskiej, którą koło gospodyń z Ciemnoszyj podbijały podniebienia zwiedzających. Na stołach kół gospodyń wiejskich nie zabrakło tradycyjnej golonki po staropolsku, placków ziemniaczanych. Poznaliśmy także sekret na udane knedle ze śliwkami. Gotujemy ziemniaczki w mundurkach oczywiście, ze skórką, nie wolno, bez.
jako stygno bieramy, przyciskamy przez praskę, dodajemy jajeczko, dodajemy mąkę, no i potem co? W środeczek śliweczkę, oczywiście najlepiej jak jest drzewa, prosto zerwana, zawijamy i gotujemy. Podajemy oczywiście z kwaśną śmietaną, z powidłami śliwkowymi i z cukrem. Dzisiaj w czasach, kiedy często mamy do czynienia z taką żywnością przetwarzaną, żywnością wzbogacaną, to ta żywność naturalna, ekologiczna, wytwarzana w rodzinnych gospodarstwach rolnych, przetwarzana w tradycyjny sposób na te tradycyjne potrawy według tradycyjnych przepisów, to jest szczególna wartość. I cieszę się, że właśnie koła gospodyń wiejskich kultywują tą tradycję kulinarną właśnie tej dobrej polskiej kuchni.